Witam serdecznie. W tym odcinku chciałbym przedstawić 6 bardzo niedocenionych samochodów, które uda się kupić do 7000 zł w bardzo dobrym stanie, oferujących podobne wyposażenie i komfort jazdy jak auta znacznie droższe od konkurencji. Postaram się wybrać 6 aut z praktycznie wszystkich segmentów. Miejsce 6. Volvo S40. Samochód szwedzkiej firmy produkowany w latach 1995 do 2004. Samochód został zbudowany na płycie podłogowej Mitsubishi Charisma. W 1999 roku wraz z modelem V40 pojazd przeszedł facelifting. Zmieniono m.in. delikatnie stylizację oraz wprowadzono kilka modyfikacji technicznych, m.in. bezpośredni wtrysk paliwa w silnikach wysokoprężnych, większe tarcze hamulcowe oraz zmieniono układ kierowniczy i zawieszenie, a także wprowadzono nowe jednostki napędowe. Serdecznie polecam silnik 1.8. Początkowo osiągał on moc 115 koni, ale w 1990 roku poddano go zmianom i moc wzrosła do 122 koni. Ten motor nie jest obarczony wadami technicznymi, więc zadbany pokona duże przebiegi, na ogół bezawaryjnie. Warto jednak pamiętać, że mocniejsza jednostka ma zmienne fazy rozrządu. Specjalne koło umożliwiające ich regulację należy wymieniać przy każdej zmianie paska rozrządu. Środek sprawia bardzo dobre wrażenie. Jest całkiem przestronnie i wygodnie. Co ważne, do wykonania wnętrza użyto dobrych jakościowo materiałów. Deska rozdzielcza jest dosyć ładna. Zastosowane plastiki są miękkie w dotyku. Dobre wrażenie sprawia również sam wygląd kokpitu. Drewniane wykończenia wnętrza i skórzana tapicerka nadają mu elegancję. Fotele są obszerne, wygodne i całkiem dobrze wyprofilowane. Dzięki temu zapewniają dobre trzymanie boczne przy dynamicznej jeździe po zakrętach. Na tylnej kanapie siedzi się wygodnie, jedynie wysokim pasażerom może brakować miejsca na nogi. Za kwotę około 7000 zł uda się kupić auto praktycznie z końca produkcji, z ciekawym wyposażeniem i realnym przebiegiem około 200 000 km. Miejsce 5. Rover 25. Rover 25 posiada nadwozie typu hatchback. Rok produkcji to lata 1999 do 2005. W tym czasie powstała pierwsza generacja tego modelu. Moc maksymalna wynosi od 84 do 145 koni. Warto nadmienić, że Rover 25 posiada od 3 do 5 drzwi, 5 siedzeń, a bagażnik maksymalną pojemność wynoszącą 1086 litrów. Rover 25 to samochód osobowy zaliczany do segmentu C. Według mnie bardzo niedoceniony, bo oferuje naprawdę bardzo dużo. Najbardziej optymalną jednostką do tego modelu jest silnik 1.4 o moc 84 lub 103 konie mechanicznie. Bardzo ciekawą wersją jest Rover 25 Streetways. Streetways to stylistycznie odrenowiony pojazd segmentu C, zbudowany na bazie wspomnianego modelu Rover 25. Produkcja modelu rozpoczęła się w 2003 roku. Nadwozie doposażono w szersze nadkola, nieco mocniej rozdmuchane, zmodyfikowane zderzaki, progi oraz szereg listew ozdobnych. Aby podkreślić terenowy charakter auta, wszystko wykonano z nieplakierowanego tworzywa sztucznego. Na dachu auta dodatkowo znalazły się rolingi o nośności 65 kg. Za kwotę 7 tysięcy kupicie auto z końca produkcji, dobrze wyposażone i mogące posłużyć bezawaryjnie przez kolejne lata. Miejsce 4. Nissan Almera N16. Auto było produkowane w latach 2000 do 2006. Od początku auto było oferowane jako hatchback w kompaktowej 3-drzwiowej lub 4-drzwiowej wersji, a także jako sedan z 4-drzwiowym typem nadwozia. Polecanym silnikiem jest 1.8 o mocy 114 koni. W 2003 roku Nissan zaserwował Almerze kurację odświeżającą, mającą poprawić sprzedaż tego modelu. Korekta dotyczyła projektowania zderzaków oraz zmiany kształtu lamp z przodu i z tyłu, a trabachownicy otrzymały wypełnienie w kształcie struktury plastramery. Za kwotę 7 tysięcy kupicie auto z końca produkcji, dobrze wyposażone i mogące posłużyć bezawaryjnie przez kolejne lata. Miejsce 3. Chevrolet Evanta. Duży sedan produkowany w latach 2004 do 2006. Wygląda na solidny, a przy tym nie brakuje mu lekkości. Wyraźnie zaakcentowana nadkola, wydłużona maska silnika oraz cofnięta kabina o niskich szybach. To styl klasycznej limuzyny, która budzi zaufanie. Lekkim dysonansem jest płaski tył z niejakimi lampami, o którym styliści chyba zapomnieli. Rozmiary nie kłamią. Duży z zewnątrz, Evanta jest także w środku. Obszerne fotele z przodu, wielka kanapa z tyłu, miejsce nad głowami na kolana, jak w dużym aucie. Wystrój wnętrza może się podobać. Zastosowano materiały o niezłej jakości, a elementy spasowano na dobrym europejskim poziomie.
Ergonomia i funkcjonalność bliska ideału. Wszystko znajduje się w oczekiwanych miejscach. Logo Chevroleta zobowiązuje. Dlatego Evanda jeździ po amerykańsku, komfortowo, a nie sportowo. I to pomimo wielowahaczowego zawieszenia tylnego. Reasumując, za kwotę 7 tysięcy kupimy auto z końca produkcji jako komfortową i przestronną limuzynę. Ładnie stylizowaną, z bardzo bogatym wyposażeniem. Miejsce drugie. Fiat Croma. Auto produkowane w latach 2005-2011. Samochód nie jest może urodziwy, ale zapewnia wyśmienity komfort i oferuje mnóstwo miejsca zarówno dla pasażerów, jak i bagażu. Dzisiaj, po 13 latach prezentacji, najtańsze egzemplarze kupicie już za 5 tysięcy, a te z końca produkcji za maksymalnie 20 tysięcy. To bardzo atrakcyjna oferta, zwłaszcza patrząc na nią przez pryzmat wieku. Za kwotę 7 tysięcy kupicie Chromę co prawda z początku produkcji, ale w tej cenie nie znajdziecie konkurenta, który oferuje kawał auta z bardzo dobrymi silnikami wysokoprężnymi. Fiat rzadko jest oferowany z benzyniakami 1.8 i 2.2 konstrukcji Opla. Spośród nich polecam wersję 1.8, w której zdarzają się jedynie rozszczelnienia chłodnicy oleju. Motor 2.2 nie ma problemu z napinaczem łańcucha rozrządu. Na szczęście większość aut ma pod maską diesel 1.9, wersja 8 i 16 zaworowa. To udany silnik, który głównie zmaga się z awariami typowymi dla współczesnych jednostek wysokoprężnych, m.in. dwumas oraz zawór EGR. Odmiana 16-zaworowa to także przypadki urwania klapek wirowych. Miejsce pierwsze. Opel Agila B. Samochód produkowany w latach 2008-2014. Agila drugiej generacji została zapowiedziana i po raz pierwszy przedstawiona w 2007 roku na salonie samochodowym we Frankfurcie nad Menem. Samochód opracowano wspólnie z Suzuki i jest bliźniaczym modelem Suzuki Splash. Produkcja Agili ruszyła w 2008 roku i odbywa się na Węgrzech. Budżet 7 tysięcy to absolutne minimum, aby kupić to auto. Jednak z odrobiną szczęścia da się znaleźć egzemplarz z początku produkcji. Agila jest mikrowanem o nadwoziu wyposażonym w 5 rod drzwi. W porównaniu ze swoim poprzednikiem samochód jest znacznie ładniejszy. Wnętrze auta jest, jak na samochód A, dość obszerne. Wysokie nadwozie pozwoliło na bardziej pionowe ustawienia siedzeń. Dzięki temu zmniejszono ilość przestrzeni potrzebnej na nogi pasażerów. Agila B jest napędzana tymi samymi jednostkami napędowymi co poprzedniczka. Jednak przeszła ona pewne modernizacje. Mniejszy z silników benzynowych ma objętość skokową 1 liter i początkową moc 65 koni, a po modernizacji 68 koni mocy maksymalnej. Większy 1-2-litrowy motor składa się z 4 cylindrów, jego mniejszy brat miał ich 3. Jednostka z systemem EcoFlex do sierpnia 2010 rozwijała moc 86 koni, a po ulepszeniu 94.